A dałoby się rozpoznać parafię po dźwięku dzwonu? Potrafi pan to zrobić? Niektóre potrafię. Przez to, że wiele dzwonic już zacząłem przerabiać, tak jak powinno się, tak jak to mówią, ładnie dzwonić, to trzeba tą dzwonicę troszkę przerobić, bo to jest tak, że większość parafii wiesza dzwony tak, aby one tylko były. Na naszych terenach polskich bardzo słaba. Ogólnie to się zaczęło od niedawna, w szczególności ja to rozpocząłem. Teraz dużo parafii się do mnie zgłasza, żeby po prostu tą dzwonicę tak wykonać, żeby ładnie można było dzwonić. Żeby się nie męczyć w czasie dzwonienia, żeby to dzwonienie było po prostu dość wygodne i lekkie. O historii dzwonów i tradycji jednego dzwonienia opowiadał Marcin Ochremiuk. Na kolejną audycję z cyklu Kościoły w Polsce i na świecie zapraszam w przyszłym tygodniu, a na kolejną audycję o dzwonach 7 sierpnia. Dziękuję za uwagę i Maciek.